wczesnym rankiem wyjeżdżamy z Ałmaty w kierunku kanionu Szaryńskiego. Mimo dużego zachmurzenia mamy okazję podczas przejazdu podziwiać piękne widoki. Kazachstan ma powierzchnię 9-krotnie większą niż Polska. Wynosi ona 2 725 000 km². Ten ogromny obszar zamieszkuje nieco ponad 18 milionów ludzi, co daje gęstość zaludnienia wynoszącą 6,5 osoby na kilometr kwadratowy. Zatrzymujemy się na krótki postój w wiosce zamieszkanej przez Ujgurów. Po przejechaniu ponad 200 km zbliżamy się do kanionu. Stąd jest już niedaleko do granicy z Chinami. W tym miejscu można dostać się na dno kanionu schodami poprowadzonymi po zboczu. Kanion rzeki Szaryn ma około 150 km długości. My przejdziemy jego 3-kilometrowym, najbardziej malowniczym odcinkiem, nazywanym Doliną Zamków. Wrócimy tą samą drogą. Ściany kanionu w Dolinie Zamków mają do 100 metrów wysokości. W innych miejscach głębokość kanionu sięga nawet 200 metrów. Kanion liczy 12 milionów lat. Wyżłobiły go wody rzeki Szaryn, a reszty dokonał wiatr i zmiany temperatury. Dzisiaj w kanionie są tylko nieliczni turyści, więc nasza mała grupka ma go praktycznie tylko dla siebie. Kanion jest dość szeroki, ale tu mamy najwęższe przejście na trasie całego trekkingu. Te ukształtowane przez naturę formacje skalne w pełni uzasadniają nazwę Dolina Zamków.
Dolina Zamków kończy się przy rzece Szaryn, od której kanion wziął swą nazwę. Po powrocie stajemy jeszcze na skraju wąwozu, by spojrzeć z klifów nawijającą się między ścianami kanionu drogę i obramowujące go góry.